A przecież to nie wszystko, w jakim innym parlamencie posłowie, przedstawiciele narodu i przedstawiciele władzy nie tylko nie mieliby potrzeby, by protestującym pomóc, by wyrazić solidarność z nimi albo chociaż szacunek dla nich, ale nie mieliby żadnych najmniejszych oporów, by demonstrować bezbrzeżną pogardę dla nich. Tak, bo tak podobno prospołeczna partia, tak chętnie powołująca się na tzw. zwykłych ludzi, Właśnie zwykłych ludzi ma w pogardzie absolutnej. Przedstawiciele tej partii i niektórzy jej pomagierzy z partii przystawki. Wszystkie łajzy tego świata dopiszą się do tego protestu. Jestem przekonany, że nie można dać im tej gotówki. Jest również sytuacja epidemiologiczna, bo to są osoby, które długo przebywają w jednym miejscu, więc jest też zagrożenie epidemiologiczne. Nie wierzę w to, że te dzieci dobrowolnie chciały same przyjść. Przed chwilą byłam w sejmie, na antresoli, w miejscu dla prasy i w korytarzu głównym na parterze trudny do zniesienia smród. Hmm. szybko poszło, co? Panom z spisu suweren najwyraźniej śmierdzi. Może pomogą tiktaki. Gdy na naszych oczach widzimy dramat ludzi najbardziej potrzebujących, a władza kolejny tydzień gra koncert pogardy, a właściwie grała ten koncert przez wiele tygodni z pomocą potrzebującym przychodzi kościół, który staje w ich obronie. Nie? Nie staną? Biskupi, którzy w znacznie błagszych sprawach potrafią mówić głośno, tutaj milczą. Tego nie wiem. Nie ja widzę dużo analogii do niedawnego strajku rezydentów medycznych, e, którzy też w miejscach niestosownych w sumie e, wykonywali ten strajk. Dziwnym jest milczenie kościoła i środowisk walczących o życie nienarodzone powinny mimo wszystko zniuansować swoje oczekiwania. One chcą natychmiast żywej gotówki.